Nazywam się Anna Gordijewska. Od urodzenia mieszkam we Lwowie i nadal pracuję w moim mieście. Jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Zapraszam do słuchania podcastu Spacerując alejami cmentarza Łyczakowskiego. W 12 odcinkach wraz z lwowianką Krystyną Adamską opowiemy o słynnych i mniej znanych osobistościach różnej narodowości urodzonych lub związanych ze Lwowem, pochowanych na tej nekropolii. Udamy się na kwaterę powstańców listopadowych i styczniowych. Opowiemy i podzielimy się swoimi wspomnieniami o początkach odbudowy cmentarza Orląt Lwowskich. Udamy się na groby poległych żołnierzy w trwającej obecnie wojnie z Rosją. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Krystyno. Dzień dobry. I udajemy się na kolejny spacer alejami cmentarza Łyczakowskiego. Przy bramie cmentarza, na takim większym placyku, spoczywa Antoni Durski, jeden z założycieli i pierwszych naczelników Sokoła Polskiego, naczelnik Sokoła we Lwowie. Człowiek, który studiował teorię wychowania fizycznego, organizację zdrowego trybu życia i właśnie on zaplanował wygląd boisk, skodyfikował rozmiary, schemat budowy i organizowania boisk przy szkołach, przy osiedlach, w klubach sportowych. Pracował często z Żegotą Krówczyńskim, lekarzem zawodowym, zresztą jednym z szefów oddziałów szpitalnych w Szpitalu Powszechnym we Lwowie. Chodziło o propagowanie zdrowego trybu życia, o to, żeby wyjść z domów, zacząć się ruszać, ale też informowano o najróżniejszych zagrożeniach właśnie epidemiologicznych, jeżeli chodzi o jakieś przenoszenie się chorób, o prewencję przenoszenia się chorób. Informował społeczeństwo, a wiadomo, że w tym okresie, w końcu XIX wieku, to nie były jeszcze takie sprawy oczywiste. Krzysiu, oba pomniki są bardzo piękne. Jeśli możemy opisać, jak to właśnie Durskiego wygląda. Pomnik Antoniego Durskiego zrobiony jest z czerwonego pieskowca trębowelskiego, a na szczycie sztandar sokoli i młody sokół, który zrywa się do lotu. Symbol tego, że chodziło o zryw młodzieży. Zresztą wiemy o tym, że w Sokole przygotowywane było duchowo i też teoretycznie pokolenie tych, którzy wywalczyli później niepodległość Polski. A Krówczyńskiego? A grób Krówczyńskiego, zresztą jest to grób rodzinny Krówczyńskich, ma przepięknego anioła na pomniku. Przepiękny, zadumany anioł, taki secesyjny. Wydaje mi się, że jest to jeden z najpiękniejszych, a przynajmniej no, mój ulubiony. Bardzo mnie cieszy to, że został odnowiony i przede wszystkim to ogrodzenie, które już było w takim stanie, no wiadomo, że korozja niszczy metal i tak, jeśli się w swoim czasie tego nie zrobi, nie odnowi, no to... Tak, tak, czasem nie potrzeba jakichś specjalnych działań, żeby dzieło sztuki niszczało. A przypomnę, że ten anioł na grobie Żegoty Krówczyńskiego jest autorstwa Tadeusza Baroncza, tego samego rzeźbiarza, który wykonał pomnik króla Jana III Sobieskiego, co nigdyś stał na wałach hetmańskich we Lwowie, a dzisiaj stoi w Gdańsku. I również rzeźby, posągi, dłuta Baroncza zdobią Teatr Opery. Wielu słynnych rzeźbiarzy pozostawiło swoje dzieła na cmentarzu Łyczakowskim. Tuż obok, na górzu zbudowanym z głazów karpackich, jest popiersie Stanisława Szczepanowskiego, prawnuk konfederata Barskiego. Człowiek, który był chemikiem, z wykształcenia chemikiem, studiował w Paryżu, w Londynie. Zresztą studiował też ekonomikę światową. Między innymi z przyszłym następcą tronu, królem Edwardem, miał nawet jechać do Indii,
na inspekcję różnych inwestycji na tym terenie, ale przyjechał tutaj do Lwowa. Był właścicielem kolejno kilku kopalni, między innymi w Słobodzie Rangurskiej, bardzo perspektywicznej kopalni w Schodnicy. Ale nie to jest najważniejsze. Właśnie on na gruncie ekonomicznym umotywował, udowodnił opłacalność wydobycia nafty i gazu na Podkarpaciu i opłacalność inwestycji w rozwój przemysłu nafciarskiego, co w tamtych czasach, w końcu XIX wieku, wcale nie było tak oczywiste. I dlatego też nic dziwnego, że Borysław był nazywany kresową Pensylwanią. Pamiętamy zdjęcia z tego okresu, już nie pamiętamy świetności Borysławia, ale zdjęcia jak najbardziej. A my idziemy dalej. Wychodzimy na taki placyk. Obecnie jest on zabudowany, zajęty przez groby powojennych prominentów. Ale kiedyś było to takie same duże rondo, jak to przy głównej bramie cmentarza. Gdzie byli chowani również i prezydenci, chociażby Michalski, taka ciekawa postać. No tak, trzech prezydentów spoczywa tutaj. Prezydenci, no przede wszystkim Godzimir Małachowski, przepiękny grób z herbem. Michał Michalski, który z zawodu był kowalem, zresztą był powstańcem styczniowym. Kowalem z zawodu, nie tylko kowalem, jeżeli chodzi o to tradycyjne rzemiosło, ale też udzielał się w produkcji maszyn parowych. Bardzo ciekawa postać, bo słyszałam też o tym i tak tutaj jest uwieczniony. Widzimy po piersi, widzimy ten łańcuch prezydencki, który sam ponoć wykuł. Ale mnie z kolei z Michalskim kojarzy się historia, no nie wiem czy do końca prawdziwa, ale powtarzana z ust do ust. Za czasów jego prezydentury we Lwowie miało miejsce odsłonięcie pomnika króla Jana III Sobieskiego. To wspaniała historia, bardzo mi się podobał. Też ją znasz. Tak. Tłumy ludzi, cały plac zajęty przez ludzi, przemówienia, no ale pan prezydent stoi w pierwszym szeregu, bardzo dobrze widzi pomnik. I kiedy nagle opada płachta z pomnika, pomnik jest już odsłonięty, on nie wytrzymał i na cały głos mówi, no co żeście zrobili, przecież ten koń jest źle podkuty. No i jeszcze trzeci prezydent tutaj spoczywa. Przepiękny pomnik, gdzie lew spogląda na ukochane miasto Lwów. Tadeusz Rutowski wsławił się tym, że w czasie I wojny światowej, w czasie okupacji rosyjskiej, godnie zachowywał się względem okupanta i wywalczył w miarę możliwości godne życie dla społeczeństwa lwowskiego. Za to też razem z grupą 40 urzędników był internowany, wywieziony do Rosji, ale już w styczniu 1917 roku udało mu się do Lwowa wrócić, no i witany był oczywiście przez tłumy lwowian. Tadeusz Rutowski też bardzo się interesował sztuką i już wcześniej był jednym z inicjatorów założenia Miejskiej Galerii Sztuki, tej, którą znamy dziś pod nazwą Lwowska Galeria Obrazów. Po prawej stronie widzimy taki dosyć ciekawy nagrobek w stylu Art Deco. Jest to fragment łuku mostu kolejowego z parowozem na górze. Rzuca się w oczy ten parowóz, jest wyżej niż wszystkie inne nagrobki. I kto tam jest pochowany? Spoczywa tam profesor Politechniki Lwowskiej Karol Skibiński. Jeśli chodzi o dziedzinę, to pracował przede wszystkim w dziedzinie geometrii wykreślnej, ale też projektował i budował linie kolejowe w Austrii, w Alpach, w Karyntii. No i wzruszający napis na pomniku: profesorowi wdzięczni uczniowie. A my idziemy dalej. Mi się zawsze bardzo podobał nagrobek, tak jakby Madonna otula ten nagrobek, Piotr Chmielowski. Nieco zapomniana postać. Autor wielu opracowań z zakresu historii literatury polskiej, bardzo rzetelnych opracowań dotyczących naszych klasyków, nie bazujących na jakichś skandalach i skandalikach, jak to bywa w dzisiejszych opracowaniach. I właśnie prace, fundamentalne prace Piotra Chmielowskiego posłużyły za kanwę do ułożenia programów dla lekcji literatury, dla wcześniejszych pokoleń
Polaków. Krzysiu, bardzo dziękuję Ci za tę opowieść. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję, Aniu, i dziękuję bardzo Państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Projekt jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією канцелярії прем'єр-міністра Польщі і фонду «Свобода і демократія».